Ten fotel skrzypi tak bardzo, że wow, naprawdę, mega dobrze skrzypi. Super fotel. Yeah. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w materiale, w którym zaproponuję Ci pozycję, książkę. Dostaniesz w internecie, na YouTubie, na kanale Puchacz, który jest rozrywkowo-edukacyjny, polecenie lektury. Sam jesteś, czy sama jesteś sobie winna, dlatego że pojawiło się wiele pytań, czy może to właśnie nie bardzo pytań, tylko próśb na moim Instagramie i pod filmami, żebym polecił Ci pozycję, książkę historyczną albo związaną z historią, która zmiesza Ci mózg i po prostu sprawi, że będziesz idealny historycznie albo idealna historycznie. Tak nie będzie, ale będzie podobnie, dlatego że mam dla Ciebie propozycję, która jest na granicy faktografii i też opowieści osobistej, czy zmyślonej, czy nie, tutaj ciężko stwierdzić. No, możemy tylko mieć nadzieję, że w małym stopniu, ale o co chodzi? Są takie książki i pozycje, których z definicji nie czytamy. Na przykład krzyżacy, lalka, dziady. To są rzeczy, których po prostu nie powinnaś, czy nie powinieneś czytać i każdy o tym wie. Są inne książki, które są fascynujące i wciągają nas głęboko w siebie, ale czytają je tylko osoby, które szczerze chcą je przeczytać i nie ma w nich za bardzo przesłania takiego, które przydałoby nam się na przykład w realiach szkolnych, albo w sytuacjach innych niż rozmowy ze znajomymi, albo rozmowy ze samym sobą. No bo te najlepsze pozycje, które serio poukładają Ci w głowie, albo nie poukładają, tylko zburzą wszystko, co myślałeś, czy myślałaś, no to to są pozycje takie, które raczej zostawiamy dla siebie. Jest też duży świat pomiędzy, czyli książki, które warto przeczytać, które mają jakieś przesłanie, które możesz wziąć dla siebie, ale możesz też się nim dzielić, na przykład w szkole, czy w innych sytuacjach. Więc właśnie z tej kategorii dla Ciebie leci polecenie. Taką pozycją ode mnie dla Ciebie jest 5 lat kacetu autorstwa Stanisława Grzesiuka. Czy to jest lektura szkolna? Chyba nie, nie wiem. Jeśli tak, na przykład jakaś taka dodatkowa, to bardzo dziwne, ale na pewno jest to jedna z wielu relacji życia w trakcie okupacji w II wojnie światowej. Żeby trochę zawęzić, chodzi o doświadczenia z obozów koncentracyjnych, czyli dość specyficznej formy życia pod okupacją. Autor, czyli Stanisław Grzesiuk, opisuje swoje doświadczenia, a były one dość konkretne, dlatego że wchodząc w rolę takiego troszkę podróżnika, vlogera podróżniczego, zanim to było modne, odwiedził takie niemieckie obozy jak Dachau, Mauthausen i trzeci, którego nie pamiętam. Ale to nie jest ważne, bo nie ma teraz sprawdzianu z lektury, tylko po prostu mówię, ale chyba Gusen. W każdym razie obóz, który był bardzo blisko obozu Mauthausen, to był taki, powiedzmy, system połączonych obozów. Historia Stasiuka, czy forma, w jakiej opowiada on o doświadczeniach obozów i doświadczeniach w ogóle II wojny światowej, bo taka wiedza również jest zawarta w tej książce i możesz ją spokojnie wyciągnąć, to ta wyjątkowość polega na tym, że Stasiuk od samego początku nie miał absolutnie złudzeń co do tego, jak zaprojektowany jest system obozów koncentracyjnych i czemu służy. No i on jako więzień wewnątrz właśnie tego wielkiego organizmu od początku robi wszystko do tego, żeby przetrwać. Przedstawianie różnych narzędzi, które pomagają w takim codziennym życiu obozowym i budują pozycję właśnie takiego więźnia, jakim Stasiuk był, czyli na przykład humor, cięta riposta, charyzma, czy bardzo kreatywne sposoby na to, jak unikać na przykład pracy przymusowej, która oczywiście nie miała żadnego sensu, no i służyła tylko temu, żeby się wycieńczyć. To jest wszystko naprawdę fascynujące i ciekawe. Taka refleksja, która mi się rodziła, to jest to, jak bardzo takie kombinowanie w sensie, obchodzenie systemu, który jest zaprojektowany po to, żeby zrobić jakąś konkretną rzecz, jest uniwersalne. Wiem, że to może zabrzmieć dziwnie, ale niezależnie, czy zastosujemy je w życiu obozowym, czy w życiu jakimś tam, nie chcę mówić, że szkolnym i że na podstawie tego, co Stasiuk robił w obozie koncentracyjnym, ty powinnaś to robić w szkole. No absolutnie nie. Chodzi mi o to, że morał, czy właśnie też nie morał, no po prostu wydźwięk tej historii jest dość uniwersalny. A same doświadczenia i realia obozowe przerażające, ale podane właśnie przez ten filtr osoby, która ma bardzo pozytywne nastawienie do życia i zasłania się takim cynizmem, no i właśnie humorem. Fajne i serio polecam. Czy dowiesz się z tej książki na temat historii więcej niż z podręcznika do historii z tematu II wojny światowej? Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że tak, że jak najbardziej tak będzie, no ale oczywiście jeżeli wiedzę historyczną, czy rozumienie różnych procesów, czy zjawisk społecznych, czy politycznych chcemy zamknąć w takie wąskie ramy znajomości dat, czy znajomości nazwisk, no to okej, wtedy pewnie podręcznik ma jakąś tam przewagę. Ale ponieważ sporo z Was odezwało się do mnie i poprosiło o jakąś pozycję, która może im
pomóc w rozumieniu historii, no to ja odwdzięczam się czymś takim. Jeżeli popatrzysz na to wąsko i zależy ci na przykład na tym, żeby serio przygotować się na przykład do matury, czy do matury z polskiego, w sumie Stasiuk sprawdzi się znakomicie jako księga tylu motywów, że po prostu zwariujesz. Nie zaoferuję ci żadnego reflinka, nie zaoferuję ci nic, żeby ułatwić twoją drogę do tego, żeby kupić sobie 5 lat kacetu Stasiuka albo je dostać, zdobyć, ale jeżeli to zrobisz, no to po prostu zrób to. A jeżeli masz chociaż odrobinę ochoty, bo zainteresowałeś czy zainteresowałaś się tym, co ci powiedziałem, no to zainstaluj sobie taką książkę i gwarantuję ci, że przeczytasz ją szybciej niż zajęło mi nagranie i zmontowanie tego filmu. Jeżeli chcesz zadać mi pytanie, jeżeli chcesz sięgnąć czy skontaktować się ze mną i zapytać o coś, możesz to zrobić pod tym filmem, możesz to zrobić pod innymi filmami, możesz złapać mnie na Instagramie, no i po prostu jesteśmy w kontakcie. Jeżeli przerwałem ci akurat coś, co czytałeś albo czytałeś, no to przepraszam, już nie przeszkadzam. Jeżeli nigdy w życiu nie przeczytałeś albo nie przeczytałeś książki i nie zamierzasz tego zrobić, to to jest mega spoko i również to szanuję. Jest mega innych sposobów na to, żeby zdobyć wiedzę, a w sumie komu jest potrzebna wiedza? Komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Po prostu jeżeli Stasiuk cię zainteresował, no to fajnie, a jeżeli nie, to w sumie kozak również. Cześć!